Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remaster. Poza nagraniu udało mi się zabić tego smoka. Niestety dał mi tylko i wyłącznie 10 tysięcy dusz. Czy może wręcz aż, no ale... Biorąc pod uwagę, ile musiałem do niego naparzać tymi wszystkimi strzałami... Dusz głównie, bo zwykłych nie wykorzystywałem. Trochę to było nieopłacalne. Dobra, prawo strzał. Nie zmieniłem sobie jeszcze łuku z powrotem. Zdobyłem też lekką kuszę i cały set tych gości z nich. Więc nawet, że całe kampienie się pod tym Drake'iem było opłacalne. Jezu, to nie jest szczur, to jest dzik! Oh! O, nabity! Jezu, durni strzelcy! Aha, i w sumie jego tylko warto backstabować. Nie, wklej z tego mema. Wkleję go, po prostu za bardzo mi tu pasuje. Żeby tego nie robić. Numero uno. Numero dos. Numero tres. I zwykłe leczanko. Proszę. Naprawdę, jeśli ktoś chciałby od razu sobie wymaksować, znaczy na kompie to jest możliwe, bo na konsoli miałbym przerąbane, biorę na konsoli. A tak, te ciężkie role, zapomniałem, że mam te ciężkie role przez to, że mam ten miecz wyekwipowany. Ej, serio, jak on to przeżył? Ale w sumie teraz mi to pomogło. Kolejna włócznia, ludzie! Dajcie mi coś nowego. O, proszę, akurat zbroja pustego żołnierza. Ponętna czaszka, okej, okay, to jest coś nowego. Hełm pustego żołnierza, tutaj... Pewnie, Jezu, co się dzieje z tym ciałem? Może Ragdoll Soulsack, to jest coś, co jest zawsze dobre. Teraz pewnie skrót coś mi się wydaje. Teraz pokażę wam jeszcze opis tego setu. Zbroja pustych żołnierzy. Stara i podniszczona, ale żelazna konstrukcja sprawia, że jest bardzo wytrzymała. Praktycznie, no rękawic nie znalazłem, ale rękawice chyba nie mają tutaj znaczenia. Ale opis jest tu praktycznie identyczny. To jeszcze. Hełm. Tutaj. A! Czekaj, pokaż mi ten hełm jeszcze. A dobra, reszta opisu tak samo jak w przypadku tego hełmu, który miałem na starcie. Kurde, mam wrażenie, że byłoby lepiej, jakbym sobie zamiast tego talizmanu wziął włócznie. Albo nawet nie. Po prostu będę sobie zmieniał. Bo włócznie też trochę waży. Talizman no waży tyle, co nic. Tu jest... No, włócznie jest o wiele lżejsza. Kurde, włócznie mi też dropiły z tych typów ich nie... Jestem nawet wdzięczny za to, że dostałem popysku, nie? Bo przerwał mi wykorzystywanie tego czaru. Czy tamtego cudu. Bo totalnie nie to chciałem robić. Pyk. A proszę, tych już nie maszatuję bronią. Ale czarami jak najbardziej. Okej, tutaj coś jest. A konkretniej... Tajemniczy klucz. Dla zwykłej wygody chodzenia tutaj. Zobaczmy. Tajemniczy klucz. Przypomina zwykły klucz do celi więziennej. Nie wiadomo, co to za klucz. Wygląda jak zwykły klucz do celi. Okej.
Coś schowane? Nie tym razem. Te czaszeczkę jeszcze miałem zobaczyć. Tu na pewno jej nie będzie. Jest. Przyciąga określony rodzaj przeciwników. Czaszka z cicho zawodzącymi duszami. Rzuć ją i rozbij, aby dusze zaczęły przyciągać określony rodzaj przeciwników. Dusze są esencją życia, a spragnieni życia puści są wabieni ich mocą. Nie działa na wszystkich przeciwników. No pewnie głównie na pustych. Tylko na przykład na tych żołnierzy. Rzucę i na chwilę... Jezus Maria. Rak do prostu mnie rozwala za każdym razem. O, pięknie, nawet kopniaczek wyszedł. O kurde, tutaj coś schowane. Spróbujmy to zdobyć. Duża dusza zaginionego nieumarłego. No, powiedzmy, że było Worf. A właśnie, może inaczej, zamiast włóczni może wezmę sobie sztylet, bo go jeszcze na dłuższą metę się z nim nie bawiłem. Czy w ogóle się z nim jeszcze nie bawiłem. Zacznijmy od tego. No, a sztylet ma to do... O nie. Proszę, niech to nie będzie boss. Nie, to dalsze przejście. Dobra, bo mgiełka zniknęła. Czy tam białe światło, więc... Łocie, panie, ale kloc. Czekaj, czy backstab wejdzie. No, ej, ale skam! Wow. Okej. Okay. Żegnam. Odłamek tytanii. To on chyba estokiem walczył, jeśli dobrze poznałem broń. Czego pilnowałeś? Rycerskiej tarczy. Okej. Okay. Czy jest lepszy od mojej? Mniejsza wytrzymałość, jest cięższa, ale... Znaczy nie, bo to jest atak, a obrona? No... No, od fizycznych 100%, ale od ognia i błyskawic jest gorsza. Więc raczej nie będę tego wymieniał. Metalowa tarcza średniej wielkości, bardzo bogato zdobiona, podobno niegdyś była atrybutem rycerzy, co może być nieco rozczarowujące, bo skutecznością w boju nie wyróżnia się na tle innych tarcz. No, z tym się zgodzę. Beznadziejna jest ta tarcza. Dlatego zostanę przy mojej. Najgorsze jest, jak znajdziecie tarczę, która nie ma 100% negacji obrażeń fizycznych. No, jak stoisz, czekasz na śmierć, no to ci ją dam. Kimże ja jestem, aby ci nie ustąpić w tych oczekiwaniach. Z lewej jest rycerz. Z prawej... A z prawej jest ziomek. Strzała. Strzała. Nie trafiłem. Może zaklinowali się sami na sobie. No i dziękuję. I po co walczyć z dwoma typami naraz, skoro można ich zrobić sposobem? No jakby, tu bym się mega wystawił na atak. Oho. Dobra, to się na bank zapadnie, jak po tym pójdę, więc... Sprawdźmy najpierw, co jest tutaj. A, jest skrócik. Dobra, może teraz wejdzie backstabik. Wszedł. Okej, no backstabik zwykłym mieczem. Klucz do piwnicy. Okej, odblokujmy skrót. A, nikt nowy się nie pojawił. Bardzo dobrze. Tam więcej rycerzy. O, jakiś większy rycerz. Halabarda. Okej. Okay. Serio? Nad nim nie dadzą opisu broni sprawdzić, no. O,
jak miło. Co on zrobił, tak przyklęknął, poszedł głęb do tyłu, dał i padł na glebę. Co to miało być? Dobra, halabarda. Długa broń będąca połączeniem włóczni i topora wymaga od władającego nią wojownika nie lada siły i zręczności. Halabarda pozwala na wykonywanie zarówno precyzyjnych pchnięć, jak i potężnych zamachów, które jednak poważnie odsłaniają atakującego. Okej, okay, większy atak od włóczni, ale jest też cięższa, więc na razie nie będę z niej korzystał. Chociaż na jakieś większe grupki pewnie byłaby dobra. Dobra, co tam jeszcze zdobyłem? A, kuszę miałem pokazać opis. Typowa żołnierska kusza, w przeciwieństwie do łuków, które wymagają korzystania z obu rąk, kuszę da się dzierżyć w jednej. Wadą tej broni jest jednak długi czas przeładowania. Przygotuj bełty, no i lewy prawy trigger zmienia rodzaj bełtów. No bełtów, których na dłuższą metę nie mam w ogóle. No, Jesus, nie to chciałem zrobić. Te tarcze poproszę. Jeszcze klucz zdobyliśmy. Otwiera drzwi wiodące do miasta nieumarłych. Otwiera wąskie przejście prowadzące w dół na przeciwległym końcu wielkiego mostu w mieście nieumarłych. Dolne miasto nieumarłych to zdradzieckie miejsce. Nie odwraca się plecami do sprytnych złodziei albo dzikich psów służących demonowi Kapra. Okej. Okay. No, mam dwie drogi. Trzy już. Dobra, gdzie mnie to zaprowadzi? A, okej, okay, nie. Dalej mam dwie drogi, bo tędy przyszedłem. Dobra. Łyczek. Najpierw sprawdzimy tą miejscówkę. A kurde, chciałoby się. W ostatniej chwili usłyszałem, znaczy się zorientowałem, że słyszę kroki. No jak? No przecież zmieniłem na tarczę. I riposta. Dziękować. Odłamek tytanitu. Bardzo ładnie. No. Może muszę się nauczyć, że dopiero w dwójce wiadomości odczytuję tak po prostu. Dobra, padł. Też mi coś zostawił. Przyboczny miecz balderski i odłamek tytanitu. Tutaj pusto. Też pusto. Na górze? Nikogo. Nie ma. O! A proszę, a jednak ktoś jest. No, serio? Ha, moja magia jest silniejsza od twojej. Ale jednocześnie teraz go nie mogę trafić. Dobra, spróbujmy go z łuku zdjąć. Myślę, że powinno się udać. Tak centralnie w łeb mu strzelę. No i pięknie, zdjęty. 1000 dusz za niego dostałem. Miło. Czyli no, wyjdź mi z tego. Tylko jedną strzelę zmarnowałem, no ale trudno. Czekaj, kto to był w ogóle? Jakiś kapła? Jest, co mi tak łapie za gardło? Jakaś chrypa albo co innego. Pół słowa po prostu zanika mi w gardle. Okej, ten ma jakąś potężną tarczę i nie tylko. Nie, nie, nie. Ty masz atakować. 67. Kiedy się osłania, kiedy się nie osłania. No, nieźle. Prawie czterokrotność obrażeń. Haha, za późno. Odłamek tytanitu. I to tyle? Czy chociaż tarczę zdropi, no kurde. Tutaj. A, tutaj coś jest. O, może to jest jakaś cela. A to co, jakaś ofiara? Dusza strażnika ognia! Obczajmy ją. Zwiększa moc butelki Estusa. Dusza dawno zaginionej strażniczki, chyba strażnika ognia. Każda strażniczka / strażnik to cielesna manifestacja jej ogniska, przyciągana przez proponowane jej człowieczeństwo.
Jej duszę przenika nieskończone człowieczeństwo, które może wzmocnić cenne butelki Estusa. Może służyć do zbywania człowieczeństwa i odzyskiwania punktów życia. Za wzmocnienie butelki Estusa trzeba zapłacić duszą Strażniczki Ognia. Okej, czyli mogę się tym wyleczyć i zdobyć człowieczeństwo, ale pewnie to stracę, bo to jest zapewne jednorazówka. Okej, tu mamy przejście. A nie, tu jest winda. Okej, mogę to zniszczyć? Nie mogę. Czyli to jest skrót do odblokowania. Dobra, sprawdźmy tę ścieżkę. Pewnie wali mu ripostę kosturem. No jaki gnujak odskoczył. No kurde, przecież był na schodach, to mnie mogą zrobić riposty, no. No, ale teraz się udało. Dłużej nic więcej. Słyszę strzelca. Okej, idziemy do tego ziomka tutaj. Wow, 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 wow! Nie za dużo was tu, panowie? Dobra, 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 po kolei. Mam coś dla was. Coś długiego i ostrego. Co, jesteś wiernik kościoła, czy jak? I ile ich tam było? No pewnie, uczep się jeszcze girą po prostu mojego ciała, no świetnie. Ten też nic nie zrobił? Szkoda. Okej, tam coś mamy i tutaj coś mamy. To przejdźmy najpierw w tym kierunku. Gdyż tu jest przedmiot. Duża dusza nieznanego żołnierza. No dobra. Powiedzmy, że Worf. Znowu ten ziomek. Idealnie się odsłonił z tym atakiem, żeby dostać w pysk praktycznie strzelbą. Tak myślę, można sklasyfikować to uderzenie tą ciężką strzałą dusz, strzał ze strzelby. No to... A! Jednak coś miał. Człowieczeństwo. Spoko. Już mam dwie sztuki... Czy mam dwie przy sobie? Miałem jedną. Nie zużywałem człowieczeństwa. Okej. O proszę, kogo my tu mamy? Still human are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. O, do jego celi był ten klucz. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Kharin. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Kościół, te karty są tak stare, że przy dobrych wiatrach byś mógł to jak Maxiu na pustkowiach z buta byś mógł to po prostu rozwalić. Dobra, tego nie zniszczę, czyli to była droga tylko po to, żeby uwolnić jakiegoś typa z celi. Spoko. 20 minut prawie na liczniku. Dobra, no to górę powiedzmy, że mamy już zwiedzoną. No to teraz czas iść w prawo. Na lewo bośćmy na górę, a na prawo... A na prawo jesteśmy tutaj, dobra.
zaczęli działać. Muszę pamiętać, że ja nie jestem niezniszczalny. Oni, mimo że są najprostszymi przeciwnikami, to w grupie też mnie położą. No, dlatego najlepiej atakować całą grupę. Na przykład włócznią, zwłaszcza jak debile sami mi po prostu uważam pod ostrze. Dobra. No to okej. Tutaj. No, to by się zawaliło jak nic. Albo, co gorsza, oni by w to strzelili i bym tam, i bym spadł na swój głupi pysk. No okej, no. Przeeksplorowane, no to idziemy dalej. Co też mnie tu czeka? Czyżby kowal? Jest ognisko! Dziękuję. Od razu je rozpalmy. Mam chyba jedno człowieczeństwo w zapasie, nie? To może to będę w stanie od razu to na maksa rozpalić. Okej, i jeszcze raz. Ale bardzo rytmiczne są te uderzenia. O, i to zwykły typ. Witaj. You must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Pięknie. O, nauczy gestu. Hura. No, to jest na pewno coś, co będę na bossach wykorzystywał, kiedy ich rozwalę. Pogadajmy jeszcze. Every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect, eh? No, nie, ciężko się z tym nie zgodzić. There are two types of weapon forging. There's reinforcement, and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. You can forge armor just like you do weapons. Forging armor is even easier than forging weapons. Whether you forge weapons or armor first, well, that's up to you. But nobody wants to see you go hollow. So whatever you do, you'd better do it well. Whether you, but no, so what? Okej, tu się już powtarza. No, naprawmy, czemu nie? Niewiele mnie to kosztuje. Co? Kowale muszą posiadać specjalny żar, aby ulepszać broń. Okej. Okay. Wzmocnienie zbroi. No mógłbym ulepszyć, ale no, na razie może nie. Zwłaszcza, że to wymaga odłamków tytanitu. Na razie odpuśćmy. Wolę się wziąć za broń. O, jeszcze ten miecz miałem sprawdzić. Okej, okay, tutaj nie będzie opisu. Jak mam wybierać, to wiecie co, wzmocnię sobie tak.
Okej, okay, za jeden punkt. Czy za jed... A, okej. Okay. Do plus 2 za 2 odłamki. Okej, okay, teraz było już 4. Okej, okay, to jeszcze Claymora wzmocnijmy. I teraz Claymore na plus 4, czy włócznie? Może włócznie. Dobra. Mógłbym też łuk wzmocnić? Mogę. No to łuk na plus 1. Dziękuję. Cały tytanit wydałem. No właśnie, jeszcze tutaj jest troszeczkę zbroja do naspawania. Kup przedmiot. O, mogę kupić od niego odłamek tytanitu za 800. Zestawy kowalskie. No to to, co robię u niego, tylko że mogę być przy ognisku. Klejnot rodowy Artoriasa. Artorias, to pamiętam z tego mojego filmu o dziejach Ornsteina, że to jest rycerz Lorda Gwyna. Herb otwierający zamknięte drzwi w sercu lasu. Ten herb otwiera zamknięte starożytną magią drzwi w ogrodzie Darkroot. Drzwi prowadzą do grobu Sir Artoriasa, kroczącego w otchłani. Wielu poszukiwaczy przygód szukało grobu, ale żaden z nich nie powrócił, gdyż byli zbyt łatwym łupem dla miejscowych bandytów. Przy takich niebezpieczeństwach herb może uczynić więcej złego niż dobrego w niewtajemniczonych rękach. 20 tysięcy dusz. To jest związane z DLC-kiem, który właśnie dzięki wersji remastered posiadam, czyli właśnie Artorias kroczący w otchłani. Okej, okay, u niego też mogę kupować strzały i bełty. I widzę, że chyba nawet są to... Tak, są drewniane, duże i zwykłe strzały. Podczas gdy tamten merchant miał tylko drewniane i duże albo ciężkie. Ale chyba w miarę na to samo wychodzi. Okej, okay, co mogę kupywać u niego? No, długi miecz. Nie, nie, długi miecz mam, to mam. Szerokiego miecza nie mam, no to kupmy. Półtora ręczny, tego też nie mam. Topór wojenny też kupię. Nadziak z chęcią. Cestus także. Pik nie mam. Dużej skórzanej tarczy też nie mam. Tarcza trójkątna zwierząt, tego też nie mam. I tarcza trójkątna z Caduceusem, tego też nie posiadam. Okej, okay, ale kupmy może jeszcze te odłamki. Żeby na te plus 5 mieć te bronie. Poczekaj, muszę sprawdzić, ile będę tego potrzebował. Claymore i włócznia. Włócznia 3. A Claymore 2 i 3. Czyli potrzebuję 8. Czy stać mi na 8? Chyba nie bardzo. Braknie mi. Więc kupmy ile mogę. Mogę 6 tylko kupić. Ale... Ale od czego mam moje dusze, które zbierałem przez jakiś czas? Potrzebuję 800 na jedno. I potrzebuję dodatkowo jeszcze 2. No to wykorzystajmy duże dusze. Wszystkie. 1200. Dobra, no. Niestety nie wystarczyły całe, więc wykorzystamy jeszcze... A w sumie też obie te duże dusze. No, tu jedna dała mi 400. Więc tak. A z wielką chęcią, ale najpierw potrzebuję wykupić od ciebie sztabę tytanitu. Czy sztabę? Jezus, sztabę to bym chciał kupić, no ale raczej będę mógł ją tylko i wyłącznie znaleźć. Wiem, że w dwójce jak się chyba... Albo dojdzie do wystarczająco zaawansowanego etapu fabuły, albo jak się ukończy grę bynajmniej raz, czy po ukończeniu, no po prostu pokona się ostatniego bossa, to wiem, że wtedy da się chyba kupić jedną sztabę. Jedną z tych dwóch scenariuszy, ale da się jedną sztabę kupić u specjalnego merchanta. Dobra, i wzmocnienie broni. Claymore. Oraz włócznia. No. A teraz mi dusz brakuje. Niewiara. No, ale na szczęście nie wykorzystywałem tych wszystkich dusz, żeby się buffować, więc...
mogę wykorzystać teraz, żeby wzmacniać broń. O, ta mi dała 1600. Znaczy ta, no. Obie, bo to były dwie sztuki. Dobra, jest tu Claymore? Nie ma. Okej, okay, czyli jeśli nie mogę... Czekaj, czy to będzie niżej? Nie, zniknął w ogóle. Okej. Okay. Wykonano włócznia plus 5. No nie, zniknęło. Ale to nie jest maksymalny poziom. Chyba, że André nie jest wystarczająco dobrym kowalem, żeby to ulepszyć dalej. Ewentualnie muszę mu przynieść właśnie ten żar, żeby mógł to bardziej ulepszyć. Dobra, mam coś jeszcze? Nie, bo tutaj miałem na styk. Naprawiać nie ma czego, kupować... No, będę teraz zbierał na ten klejnot rodowy Artoriasa. Ale myślę, że możemy sobie no, jakieś bełty chociaż wykupić. Może zwykłe. Ile się da. No i drewniane... No nie, drewniane sobie odpuszczę. Dobra, pogadane. Co takiego się znajduje dalej? No chyba se jaja robisz! Znowu to! Tylko to na dokładkę jeszcze wali błyskawicami. Cudnie. Ale nie no, co jak co, ale akurat to w sumie tego demona powinienem spotkać najpierw, więc być może będę w stanie go pokonać, zwłaszcza po upgrade'ach. Dobrze, dobra, nie, dobra, stop. Najpierw muszę wszystkie te nadmiarowe wywalić, bo mnie to będzie irytowało. Bronie. Jedziemy po kolei. Włócznie, długi miecz, nie, szeroki. Sprawdźmy jeszcze opis. Szerokie ostrze tego miecza jest wręcz stworzone do cięcia, ale nie do pchnięć. Zamaszyste uderzenia wykonywane tym orężem mogą trafić kilku wrogów naraz. Spoko. Przyboczny miecz balderski. Te potężne miecze były ulubionym orężem rycerzy ze starożytnego królestwa Balder, którzy uwielbiali wykonać nimi głębokie pchnięcia. Balder, kwitnący pod rządami falecznego króla Rendala, upadł po inwazji nieumarłych. Okej, tutaj półtora ręczny jeszcze. Typowy wielki miecz, który ze względu na dużą masę należy dzierżyć oburącz. Walka tą bronią na ogół polega na wyprowadzaniu potężnych wymachów, które mogą powalić kilku wrogów naraz. W ciasnych pomieszczeniach rozmiar tego miecza staje się jego największą wadą. Okej, okay, Claymore. No, Claymore ma plus 5, ale chyba na pierwszym levelu miał o 2 punkty mniej niż ten półtora ręczny. No, ale na razie półtora ręczny jest gorszy od Claymora, więc ląduje w skrzyni. Tutaj dalej topór wojenny. Typowy topór wojenny zadaje solidne obrażenia, dzięki czemu jest bronią dość wszechstronną. Trzeba jednak zauważyć, że niecelne ciosy tą bronią mocno odpychają atakującego, walka nią wymaga nieco wprawy. Okej, czyli to samo co przy ręcznym toporze. No, prawie że identyczny opis. Plus topór wojenny zadaje nie dość większe obrażenia, to jest 2 razy cięższy. Ale na razie z toporów korzystać nie zamierzam. Nadziak. Młot, pchnięcie. Młot o długim klinowatym obuchu, zasadniczo jest to bojowa wersja kilofa. Prosta, ale skuteczna broń, która bez problemu przybija metalowe pancerze. Spoko. Teraz po kolei wszystkie te zwykłe włócznie lecą. Tutaj pikę jeszcze trzeba sprawdzić. Włócznia o długim czerwonym drzewcu, najczęściej spotykana w wojsku. Zaprojektowana z myślą o atakowaniu oddalonych przeciwników. Żadna inna broń biała nie ma takiego zasięgu, ale i niestety mało którą włada się równie ciężko. Wow. Nie dość, że ma o 6 punktów więcej obrażeń, to jest od zwykłej włóczni prawie 3 razy cięższa. Dlaczego nie bym chcieć tą broń? Ma nie dość, że niewiele większe obrażenia, to jest o wiele cięższa od zwykłej włóczni. Dlaczego nie bym chcieć tym walczyć? Dobra, jedna... Wróć mi tam. Rycerska tarcza też ląduje tutaj. Tarcza jest z trójkątnym kaduceusem. Metalowa tarcza średniej wielkości, ozdobiona błękitnym kaduceusem, typowy sprzęt żołnierski. Okej. Okay. Trójkątna z wieżą. Bardzo popularna tarcza, z wymalowaną wieżą symbolującą ochronę. Okej, okay, no widzę, że no, praktycznie identyczna obrona.
troszkę lepsze od tego i tylko jeden punkt, w sumie jeden punkt tylko cięższe. Nie, Jezu, to są ataki, Boże. No, a te mają większą stabilność, no to być może trzeba będzie zmienić sobie na którąś. Można to z Caduceusem. Duża skórzana tarcza. Okrągła, obita skórą. Najczęściej można znaleźć w rękach myśliwych. Drewniane są 6 metalowe, a swoją chodzą sobie z ciosami. No widać, fizyczne nie są. Nie ma 100% fizycznej negacji. To zostaje. To jedno, jedna kusza idzie do skrzyni. Krótki łuk zostaje. Cała reszta jest schowana. Jeszcze cestus. Rękawice z grubej, ćwikowanej skóry. Cestus nie zwiększa w żaden sposób zasięgu Raimen, ale umożliwia szybkie wyprowadzanie ciosów. Ich siła zależy od muskulatury atakującego. 66 ataku, ale są bardzo wytrzymałe i bardzo lekkie. Więc, kto wie, być może byłyby nawet przydatne. Dobra, tutaj co? To mam na sobie. Po kolei jeden i drugi hełm. Zbroja. Zbroja pustego. Sporo mi tej zbroi wydropiło. Dwa albo łącznie... Jezu! Boże! Nie! Ja jestem idiotą! Nie dość, że wydropiłem pierścień w poprzednim odcinku, rozwalając Havla, to nie dość, że nie sprawdziłem tego pierścienia, to go nawet nie założyłem. Ja... Jeszcze on zwiększa wyposażenie. No co za kretyn! Zwiększa maksymalną wagę. Pierścień upamiętniający Havla Skałę, towarzysza boju Gwyna. Ludzie Havla nosili ten pierścień, aby pokazać innym swą niezłomną wiarę i móc dźwigać większe ciężary. No i pokaż mi, ile ma teraz udźwigu? 97,5, a bez? 65! Dobra, z tym pierścieniem nawet bym mógł się pokusić o tą pikę, nie? Ale na razie stanę przy włóczni. Ej, ale w sumie mogę większą tą chyba nosić. Lepszą zbroję. Dobra, to jest do przetestowania. Na koniec odcinka, który ma prawie 40 minut. Tutaj. Niezła wieża. Ale spróbujmy na koniec odcinka, zwłaszcza, że mam rozpalone ognisko, więc... No i przy nim odpocząłem, więc w razie zgonu będę tam na górze, ale mam bardzo mało dusz, więc dla mnie ten zgon nie zaboli. Tylko teraz pytanie. Czy ja chcę włócznie, czy ja chcę... Claymore. Claymore ma większe obrażenia, ale jest wolniejszy od włóczni. No ale spróbujmy najpierw z Claymorem. Ale też może pobawmy się w magię. O, nie tak źle. Nie tak źle. Atakuję. No, chciałem zrobić unik, ale mi nie wyszło. Niestety uderzył pierwszy. A nie, ja po prostu spudłowałem. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu! Strać loka, wycofaj się. Schowaj, żeby mnie przypadkiem nie trafił. A okej, on sobie wyskakuje, więc tak bym nie trafił. W górę, w górę, w górę, w górę. Lekkie wycofanie. Aby podpić się z tusem. O, nie takie złe obrażenia. Z wyskoku bym jeszcze chciał zaatakować. No, nieźle. Ale dobijmy go może tą strzałą, bo ona jest, no umówmy się, bezpieczniejszym dla mnie środkiem. Dziękuję. 2000 dusz i... Kolejny demoniczny tytanit. To myślałem, że będzie jakiś demoniczny tytanit błyskawic, skoro on się nimi posługuje, no ale... Nie. Okej. Tak jest! Ogród Darkroot! Tak miałem już powiedzieć, czy to znowu las, czy tam cokolwiek Darkrootowego, ale tak. To jest Darkroot. O, hej. Kutek... O, kępka fioletowego mchu, też do sprawdzenia. Kutek krzak na mnie wyleciał.
to będzie tutaj, czy... Tak. Kępka leczniczego fioletowego muchu redukuje rozprzestrzenianie się trucizny, leczy zatrucie. Trucizna gromadzi się w ciele, a gdy zbierze się jej wystarczająco dużo, zaczyna zadawać obrażenia. Trucizna może być irytująca, więc noś przy sobie odpowiednią ilość kępek tego muchu, gdy udajesz się w niebezpieczny teren. Czy w tym lesie będą przeciwnicy, którzy będą głównie walili trucizną? Mam szczerą nadzieję, że nie. Raczej nie, ale raczej nie bez powodu dostałbym taki przedmiot. O, siema! Ty, ej, puść mnie! Jak mi na plecy wlazł! Dobra, dwa ciosy i padnie. Chciałbym jakieś ognisko znaleźć. Tylko pytanie, czy ja w sumie idę w dobrym kierunku, aby takowe znaleźć. No, na pewno idę. O, do rzeczy Darkroot, proszę. Czyli gdzieś tam dalej będzie... O, właśnie tu będzie przejście do tej wieży, gdzie był Havel. Ty, ale w sumie bardzo... Jest jaszczurka. W sumie mam dość ciekawe pytanie. Okej, zauważyła mnie i za późno zacząłem atakować. No, jeśli tu jest gdzieś ognisko, to jest gdzieś daleko. Dobra, w sumie może użyjmy talizmanu, żeby szybko się do ogniska cofnąć. Myślę, że dalej będziemy szli w tym kierunku, a Darkrootem zajmiemy się w osobnym. I tak będę tam szedł, no bo z tego co wiem, to muszę gdzieś właśnie w lesie, czy tam w całym tej... jest to las po prostu, no. Widzę, że jest to las, więc w lesie Darkroot gdzieś muszę znaleźć właśnie ten grób arm... Co ja teraz z tym grubem wyjechałem? Jezus Maria. Nie grób, tylko... No to przejście, gdzie... Ta otwiera. Ten herb rodowy Artoriasa, który otwiera jakieś przejście w tym lesie. Musimy je znalokalizować, ale to myślę, kiedy indziej ogarniemy. Na razie myślę, że najlepiej będzie udać się dalej w tym kierunku. No bo de facto jest to mniej więcej kierunek... Kolejny rycerz? Na pewno. A nie, to jest zamknięte! Dobra, czyli jednak trzeba będzie do lasu Darkroot się wybrać. Witaj. Mogę pogadać. Tyle dobrego. Aha, czyli... Oho, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Czyli niech zgadnę, pewnie gdzieś tym lasem obejdziemy trasę i otworzymy pewnie bramę. Still closed. Still. Dobra, on się już powtarza. No. Okej, czyli na razie tutaj nic nie zrobię. Ale fajnie wygląda to ognisko z dali. Takie rozpalone. Tu by się aż prosiło kolejnego smoka, nie? Ale na szczęście go nie ma. Dobrze. Szybki odpoczynek. Czarów żadnych nowych nie zdobyłem. Niestety bądź nie. Broni chyba nie będę wzmacniał, ale myślę, żeby jednak się na tą pikę przerzucić. Tylko to wymaga ode mnie oczywiście wykupienia tych wszystkich sztabek. To jest ile? 2. Potem potrzebuję 2 razy po 2, czyli 4 to jest 6 i 2 razy
Nie, raz trzy. Czyli 9 sztab potrzebuje 9000 plus koszta jeszcze ewentualnego ulepszania. Dobra. Myślę, że te moje dusze, które mam akurat w ekwipunku, powinny mi na spokojnie wystarczyć. Tak więc ja je sobie tylko, jak teraz żegnając się z wami, je sobie już wykorzystam. A póki co będzie to wszystko w tym odcinku. W kolejnym zajmiemy się eksplorowaniem lasu Darkroot. I kto wie, może znajdziemy tam, czy znajdziemy, może uda nam się, kurde, poszedłbym do tego, ale naprawdę nie chcę teraz całej tej drogi wracać się do kapliczki Firelink, więc na razie sobie to odpuszczę. Po prostu poczekam na możliwość teleportacji między ogniskami. A takowa oczywiście w końcu nadejdzie. Ale dobrze. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się eksploracją lasu Darkroot. Na razie.